Dzień dobry, witam na konferencji prasowej po meczu GKS Technodolka Ząbki. Spotkanie zakończone zwycięstwem zespołu Gości 2-1. Mecz oglądało 300 widzów. Z nami trenerzy obu ekip. Bardzo proszę, w pierwszej kolejności trener zespołu Gości, pan Robert Podoliński. Nie będę się silił na wielkie przemówienia z kilku względów, ale myślę, że wygrał zespół. Dzisiaj chyba lepszy. Zrewanżowaliśmy się Tychą, także w dobrych nastrojach wracamy do domu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Trener GKS, pan Piotr Mandrysz. Myślę, że to spotkanie wygrała drużyna, która popełniła mniej błędów, bo niestety oczywiście piłka nożna jest grą błędów, to jest oczywiste. No nam się przytrafiły dwa klopsy w krótkim odstępie czasu. Ostatnio tak jest, że tracimy bramkę albo na przerwę, albo teraz na przerwę na picie, bo tak już to było przez sędziów zaordynowane przed spotkaniem. Ta pierwsza bramka stracona na pewno nie przesądzała jeszcze sprawy, natomiast przesądziła sprawę druga stracona w krótkim odstępie czasu. Moi chłopcy, mimo iż grali do końca, to w tym upale przy tak dysponowanym przeciwniku trudno było o odwrócenie losów tego spotkania. Udało nam się zdobyć honorową bramkę, no ale to żadne pocieszenie, bo mecz przegrany. No cóż, ta wiosna w wykonaniu naszym, jeśli chodzi o mecze grane w roli gospodarza w Jaworznie, nie jest dobra, bo wygraliśmy tu tylko jedno spotkanie i to nas na pewno boli. No cóż, nie będziemy się tu tłumaczyli pogodą, bo pogoda była dla obu dwóch zespołów taka sama, ale na pewno nie gra się łatwo w takim skwarze. Dziękuję. Dziękuję. Mamy jakieś pytania? Stoper strzela bramkę. 10. W skali od 1 do 10, 10. Z gwiazdką. Ciężko było tą rękę schować. Z gwiazdką. No chyba w tym ustawieniu o to chodzi. Nie można mieć trzech stoperów. To jest system, w którym chcemy grać w piłkę i ci boczni obrońcy muszą grać w piłkę i robi się miejsce w bocznych sektorach, wykorzystują to. To znaczy się, no wiemy, że Marcin 3 miesiące pierwsze stracił, tak? I po nim widać to. Marcin gra dobrze, gdy jest w pełnej dyspozycji fizycznej. Oprócz tego, no dla napastnika istotne są zdobywane gole. No kiedy ma je zdobywać, jak nie grając, no bo na ławce ich nie będzie zdobywał i ta pewność gry mu nie wróci. Myślę, że Marcin dzisiaj zagrał troszkę słabiej, ale wpływ na to na pewno miała choroba, która w zeszłym tygodniu wyeliminowała go z grania, tak? No ale jest końcówka sezonu. Myślę, że chłopcy, no wszyscy chcą grać, jak to się mówi. No, uważam, że Marcin stracił już wystarczająco dużo, że chciałem mu dać szansę, żeby no, skutecznie nas wspomógł w polu karnym. Niestety, no dzisiaj nasze boki, przynajmniej do przerwy, bo po przerwie już było inaczej, ale do przerwy nie funkcjonowały tak, jak powinny, stąd trudno też obciążać Marcina za jakąś tam nieskuteczność, jak on żyje z podań. No, zawsze wiadomo było, że jego gra głową jest bardzo dobra, ale żeby móc ją zrealizować, no te akcje skrzydlające, szczególnie przy takim przeciwniku, tak grającym, były kluczowe. No, nam się to nie udało i stąd też i Marcin wypadł blado, ale no, nie grając nie wróci do formy. No.
jeszcze jedno pytanie, będzie teraz ustawiać dwójkę stoperów, postawił gdzieś na wstępnych balów, czy coś by zmienił? No, ja wiem, do czego zmierzasz, no bo to jest tak w piłce, jak napastnik nie wykorzysta sytuacji, to się mówi, będzie miał następną, tak? Pomocnik nie da otwierającego podania, to powie, że da za chwilę, a jak stoper zrobi babola, to jest gol, no, z reguły. No i tak było dzisiaj i stąd Tomka na pewno ta interwencja niefortunna obciąża, obniża mu notę za spotkanie, ale on w dzisiejszym spotkaniu w parę innych sytuacjach można powiedzieć wybronił nas, bo zaraz po przerwie była taka groźna sytuacja, gdzie gdyby nie powrót Tomka, to zagrana piłka w poprzek po akcji prawą stroną przeciwnika, czyli naszą lewą, skończyłaby się golem. Także no, nie patrzmy na ocenę zawodnika przez pryzmat jednej interwencji, bo i ja wiem, i Tomek wie, że popełnił błąd. Zresztą nasza gra obronna tej wiosny nie jest taka, jak była jesienią, tak? Oczywiście już to mówiłem jesienią, że zawsze jest coś za coś. Jesienią żeśmy mało tracili, ale też i mało strzelaliśmy. Teraz strzelamy no, o wiele więcej, bo już 19, tak, bramek? Dobrze mówię, bo już nie pamiętam. Nie, więcej. Nawet mamy strzelonych. W każdym razie no, jesienią zdobyliśmy w 17 spotkaniach tylko 16 goli, tak? Mówiono wszyscy, że zespół Tychów, no tam z pół bramki strzela i robi punkty, tak? No teraz strzelamy więcej, ale też i więcej tracimy. No, nie jesteśmy jeszcze taką drużyną, której moglibyśmy powiedzieć, że my gramy perfekcyjnie. Czy to w ofensywie, bo do tego potrzebne są, myślę, jeszcze, no, nie chcę mówić wzmocnienia, ale na pewno uzupełnienia składu. Czy w defensywie, no bo gdybyśmy byli tacy perfekcyjni, to mielibyśmy więcej punktów. Dziękuję. Rozumiem, że nie mamy już pytań, tak? Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Wszystkiego.